Dziś po raz kolejny samorządowcy powiatu włocławskiego spotkali się w starostwie powiatowym we Włocławku, by omówić szczegóły realizacji zadań w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych na lata 2014-2020. Tworzymy taki powiatowy regionalny ZIT, na którym zapadną decyzje. Dzisiaj wszyscy przedstawiciele poszczególnych samorządów na piśmie złożą do starostwa powiatowego odpowiednie swoje propozycje. Mamy tutaj osobę, z którą będziemy rozmawiać. Za chwilę Państwo będą również z tym panem rozmawiać, to jest pan dr Brenda, z których chcemy, żeby nas wspomógł w tym swoim merytorycznym opracowaniu. Czy nadzieje starosty włocławskiego ziściły się i do jakich wniosków doszli uczestnicy dzisiejszego spotkania? Ustaliliśmy, że poszczególne samorządy gminne wchodzące w skład powiatu włocławskiego prześlą do biura swoje propozycje dotyczące przyszłej strategii rozwoju powiatu włocławskiego. To jest ten konkret, no bo żeby rozmawiać o konkretach, trzeba mieć propozycje. Te propozycje trzeba jakoś uszeregować, uporządkować, być może coś dołożyć i dopiero na podstawie takiego wstępnego dokumentu może rozpocząć się dyskusja merytoryczna. Jakie zatem propozycje złożyli przedstawiciele poszczególnych gmin? Najważniejsze dla nas to jest infrastruktura drogowa. Niemniej jednak akurat na lata 2014-2020 będą to trudne pieniążki do uzyskania. Niemniej jednak będziemy robili wszystko, żeby inne inwestycje były tak prowadzone, żeby można do nich dołączyć również i niektóre odcinki nowo budowanych dróg. W imieniu gminy Włocławek złożyłam konkretne propozycje do tego dokumentu. W ramach tej strategii chcemy przede wszystkim zająć się zagospodarowaniem Zalewu Włocławskiego. Ja wiem, że to jest temat bardzo obszerny, ale myślę, że w ramach tego działania zrealizujemy odpowiednią infrastrukturę techniczną pod rozwój turystyki na naszym terenie. W ciągu tygodnia burmistrzowie i wójtowie 13 gmin, które biorą udział w ZIT-ach, muszą przedłożyć swoje propozycje na piśmie. W ciągu następnych 2 tygodni toczyć się będzie dyskusja merytoryczna nad złożonymi przez nich propozycjami. Iwona Bluszcz, Telewizja Kujawy.